Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na mojej sesji zatytułowanej Rozproszony monolit, czyli wyzwania i strategie w dzieleniu bazy dla mikrousług. Opowiemy sobie dzisiaj głównie o tych wyzwaniach i głównie o tych strategiach i wzorcach, które możemy zastosować, żeby sobie z tymi wyzwaniami lepiej lub gorzej radzić. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym w imieniu swoim, jak i pewnie też i Państwa podziękować sponsorom, którzy przykładają się do organizacji tej konferencji. Jak już było wspomniane na sesji otwarcia, bez nich organizacja tak fajnej konferencji nie byłaby możliwa. Także ja zachęcam, żeby w przerwach zaglądać na ich stoiska, porozmawiać z nimi, zobaczyć, czym się zajmują, wziąć udział w fajnych konkursach. Mają mega ciekawe nagrody do wygrania, także warto jest tam się w przerwie zakręcić. Ja jestem Marek Maśko. Na co dzień pracuję jako starszy menedżer do spraw inżynierii oprogramowania w firmie, która się nazywa CA Flight Services Poland. Jest to dość młoda firma, dwuletnia na rynku polskim. Mamy biuro w Krakowie, a zajmujemy się wytwarzaniem oprogramowania dla linii lotniczych. Ja osobiście od jakiegoś czasu mam przyjemność tam zarządzać zespołami programistycznymi, które właśnie tworzą dwie aplikacje wspierające linie lotnicze w ich codziennej pracy i operowaniu, tak żebyście mogli latać tam, gdzie chcecie. Na dole slajdu znajdują się moje dane kontaktowe. Jakby ktoś z Państwa był zainteresowany jakimś kontaktem, zachęcam, zachęcam, żeby nawiązać kontakt na LinkedInie. Wtedy zawsze łatwiej, czy to pogadać o sesji, czy na jakiś inny temat baz danych, bo aktualnie, tak jak powiedziałem, jestem menedżerem słów deweloperskich, ale wcześniej przez długie lata pracowałem jako administrator baz danych, głównie ze SQL serwerem. jest to platforma, do której wciąż czuję sentyment i lubię o niej rozmawiać. Ale to przejdźmy do sedna: mikroserwisy. Mikroserwisy świetny trend w architekturze oprogramowania zyskał na popularności jakiś czas temu i ta popularność generalnie nie słabnie. Ale czym tak naprawdę są mikroserwisy? Żeby szybko przejść przez to, czym mogą być mikroserwisy, zaglądniemy na strony największych dostawców oprogramowania, jacy są nam znani. I tak, według AWS-a, mikroserwisy to są małe, niezależne serwisy, które komunikują się przez dobrze zdefiniowane API. Pozwalają na łatwe skalowanie tworzonego przez nas rozwiązania i na, na łatwy development i skalowanie tego, tego rozwiązania. Zgadza się. To jest AWS. Inny provider, może bliższy naszemu sercu, Microsoft. Jak znajdziemy w dokumentacji Ażura i sprawdzimy, co tam mówi o mikroserwisach, no to będziemy wiedzieli, że to są aplikacje stworzone wokół wydzielonej funkcjonalności. Mogą być budowane i deployowane niezależnie, tworzą systemy rozproszone. I luźno związane, i składają się one z niezależnych komponentów, które ze sobą współpracują. Krok dalej, no bo jak mamy dwóch głównych prowajderów, to jeszcze zaglądnijmy do trzeciego. Co mówi na ten temat Google? Google mówi na tym, że, mikros że architektura mikroserwisów opiera się na małych, niezależnych częściach, które mają własną, dobrze wydzieloną odpowiedzialność. Ja robiąc research jeszcze do tej prezentacji zabłądziłem w czwarte miejsce na blog Martina Fowlera, jeżeli jesteście na tej sesji to pewnie kiedyś też za, spotkaliście się z Martinem Fowlerem, architekt znany na całym świecie z głoszenia różnego rodzaju rozwiązań, też ewangelista mikroserwisów, naprawdę masa materiałów powstała, dzięki niemu książek napisał też całą masę, wie o czym mówi i mówi, że mikroserwisy to są zestawy małych aplikacji, które komunikują się ze sobą za pomocą lekkich mechanizmów, zbudowane są wokół jasno określonych i biznesowych funkcjonalności i um, tworzą architekturę, która powinna zawierać minimalne części centralnego zarządzania. I jakby to tak na szybko podsumować, to mikroserwisy będą nam mówiły o tym, że mamy do czynienia z aplikacją, która jest mała, z aplikacją, która jest niezależna, z aplikacją, która ma... Dobrze wydzieloną odpowiedzialność, którą zarządza, oraz je, mikroserwisy są ze sobą luźno powiązane. No i fajnie, ale jakie problemy one rozwiązują? A tak naprawdę, jakie problemy wy chcielibyście rozwiązać za pomocą mikroserwisów? Czy jest to problem ze skalowalnością waszej aplikacji? Czy jest to może problem z tym, żeby. Implementować i dostarczać funkcjonalności szybciej i częściej? Może macie zbyt duży kod źródłowy, który się ciężko zarządza? A może mikroserwisy są dla Was rozwiązaniem na to, żeby zacząć wykorzystywać nowe technologie w bezpieczny i delikatny sposób. Czy mikroserwisy są dobrym wyborem dla Was? Nie wiem i nie będziemy o tym dzisiaj tutaj rozmawiać. Bo to nie temat sesji, ale to pytanie sobie należy zadać, bo nie każdy z nas jest, nie każdy z nas pracuje dla drugiego Amazona, Netflixa czy innej ogromnej firmy, która rzeczywiście te mikroserwisy zaimplementowała z sukcesem i nie każdy z nas i nasze produkty muszą naśladować te same wzorce. Więc uświadommy sobie najpierw, jakie problemy chcemy rozwiązywać. Jeżeli chodzi o rozbijanie. Aplikacji monolitycznej na mikroserwisy powstało masę źródeł, z których możemy czerpać. Jest masa książek na ten temat, jest masa wystąpień na konferencjach na ten temat, jest masa e, wpisów na, na blogach, e, jest masa dobrze udokumentowanych wzorców architektonicznych. Jak po prostu brać aplikację monolityczną i ją ciąć na kawałki, żeby wydzielać z niej mikroserwisy. Ale gdzie w tym wszystkim jest baza danych? Baza danych jest inna niż aplikacja. Baza danych ma coś, czego zazwyczaj aplikacja nie ma, ma stan. I problem, jaki się pojawia, to jest właśnie ten stan. I jeżeli zaczniemy czytać o mikroserwisach i architekturze związanej z mikroserwisami, to możemy znaleźć takie informacje, że jeżeli mowa o architekturze mikroserwisów i pojawia się stwierdzenie mikroserwis, to w domyśle za tym kryje się takie sformułowanie, że to jest serwis bezstanowy. A jeżeli zaczynamy mówić o stanie, to to już nie mówimy o mikroserwisach. To już mówimy o serwisach danych. Czyli problem został sprzedany gdzieś indziej. No Przesuwany problem. To nie jest jego rozwiązanie. To jest po prostu ukrycie go. Mikroserwisy nie mają problemu z danymi. Nie. Ale jak tak by to zacząć analizować, to jednak problem jest dość duży. Bo bierzemy naszą monolityczną aplikację i zaczynamy ją rozbijać na małe. Te małe aplikacje łączą się do naszej bazy danych. I powstaje nam coś takiego. Nasze mikroserwisy, niezależne, niezwiązane ze sobą, możemy zmieniać jedne i nie mamy wpływu na ten drugi. Tak? A już nie daj Boże, jak zmieniamy bazę danych, to ona nie ma wpływu na to, nie popsujemy innego serwisu. To, co tu powstaje, to z potworek. To z potworek, który nawet dostał swoją nazwę, bo to jest właśnie rozproszony monolit. I teraz. Nie będę mówił, że to jest złe, żeby dwa serwisy czy więcej korzystały z jednej bazy danych przez chwilę. Bo przy naszej pracy nad rozbiciem monolitu na mikroserwisy, to się wydarzy i my z tego będziemy korzystać. Ale nie możemy potem odkładać pracy nad bazą danych wiecznie w nieskończoność. Nad nią też trzeba popracować. Jest to dług techniczny, który trzeba będzie spłacić i należy o tym pamiętać. Jeżeli zaglądniemy do definicji mikroserwisów, którą stworzył Martin Fowler, to na jego blogu i książkach możemy wyczytać dziewięć charakterystyk mikroserwisów i jedna z nich mówi wprost, że mamy zdecentralizowane zarządzanie danymi. Co się kryje za tym, że mamy zdecentralizowane zarządzanie danymi? Sam Newman w swojej książce opisał to prostszym językiem. Powiedział wprost, mikroserwisy nie powinny współdzielić baz danych. I generalnie rzecz biorąc jest to koncept, z którym ludzie czasem się kłócą, czasem go nie pojmują, ale jeżeli chcemy poprawnie zaimplementować architekturę mikroserwisów, no to jednak musimy w tę stronę iść. I to jest to, na czym się będziemy skupiali w tej sesji. Będziemy się skupiali na tym, jakie problemy i wezwania mamy w przypadku rozbijania naszej monolitycznej bazy danych do baz mniejszych, do, dla innych serwisów, w tym przypadku też mikroserwisów. I pierwsze pytanie, które sobie możemy zadać, to jest jak takie rozbicie zrobić. Czy to będzie wdrożenie typu wielki wybuch, czy może jakieś bardziej łagodne wdrożenie. Przez wielki wybuch mam na myśli, że zmieniamy aplikację i bazę danych w tym samym momencie. Zmieniamy aplikację, zmieniamy bazę danych, naproda, wio, działa. Chyba, że trzeba zrobić rollback, to już gorzej. No bo jak wycofać aplikację do poprzedniej wersji, jak baza jest z nowej wersji i zaczynają się problem. A rollback bazy danych zazwyczaj nie jest najprostszą rzeczą, jeżeli jeszcze nie chcemy stracić danych, które w międzyczasie zostały do tej bazy załadowane, no nie muszę Wam mówić, pracujecie z danymi. Więc drugie podejście jest takie, że będziemy wdrażać nasze zmiany maluśkimi, maluśkimi kroczkami, które pozwolą nam na ewentualne popełnienie błędów i ich naprawianie, bo będziemy zawsze w stanie na przykład wspierać dwie wersje tej samej aplikacji, albo dwie instancje w różnych wersjach tej samej aplikacji, i wtedy jesteśmy w stanie, gdy zidentyfikujemy, że mamy jakiś nieproblem, wyzwanie, to jesteśmy w stanie jakoś naprawić i przejść dalej. I teraz wymaganiem, może niekoniecznym, ale pomagającym w rozbijaniu bazy na, na mniejsze, będzie stosowanie pewnych praktyk, które są stosowane przy migracjach bez downtime'u. A to dlatego, że jeżeli będziemy chcieli wprowadzać te, te nasze zmiany, to migracje bez downtime'u dają nam już pewną gładkość i pewną swobodę wprowadzenia tych zmian, gdzie użytkownicy o tym nie wiedzą. I co ja przez to rozumiem? Przez migrację bez do downtime'u albo przez wymagania, żeby to zrobić poprawnie, musimy zaimplementować takie podejście, żeby traktować kod w taki sam, jak traktujemy kod aplikacyjny. I tutaj są trzy punkty, na które chcę zwrócić uwagę. To jest po pierwsze, trzymajmy kod danowy w systemie kontroli wersji. Bo jeżeli nasza jedyna słuszna wersja naszej skimy danych jest na jakiejś bazie danych, to wystarczy jedno zapytanie i nie ma naszej skimy. Więc system kontroli wersji, wersjonujmy bazę danych, żeby miała swoją wersję, żebyśmy wiedzieli, która wersja aplikacji korzysta z której wersji bazy danych i które wersje są kompatybilne. Dzięki temu łatwiej jest nam zarządzać wszystkimi migracjami, nowy, nowymi wdrożeniami. Niby proste, ale trzeba to robić. I trzecia rzecz, która nie jest konieczna, ale na pewno ułatwi życie, jeżeli będziemy mieli zautomatyzowany deployment zmian baz danych. Jasne, można te wszystkie zmiany przygotować manualnie, nic nie, szko, nie stoi na przeszkodzie. Przy czym jednak ryzyko popełnienia błędu przy manualnych migracjach jest dużo większe niż przy zautomatyzowanych, które można wielokrotnie testować. A my nie chcemy popełniać błędów, bo pracując z danymi, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakiekolwiek dane utracić, więc to podejście w tym pomaga. I przykładem takim, otwierającym troszkę oczy na temat tego, co możemy rozumieć przez małe kroczki, jeżeli chodzi o wdrażanie zmian, jest taka bardzo prosta zmiana, jaką byśmy chcieli zaimplementować w naszej bazie danych. Może to być albo w tym przypadku zmiana nazwy kolumny, analogicznie to jest na przykład przesunięcie kolumny do innej tabeli, już nie mówiąc innej bazy danych itd. Jeżeli chodzi o zmianę nazwy w SQL serwerze, jest do tego jedno zapytanie. Trzy parametry, podajemy tabelę, kolumnę, pyk, zmieniona nazwa. I fajnie. Ale tutaj nie mamy możliwości na przykład odpalenia zaraz po tym starszej wersji aplikacji. Nie mamy możliwości zrobienia blue-green deployment, żeby dwie aplikacje działały w tym samym momencie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jakże prostą operację trzeba bardzo skomplikować i rozbić na małe kroczki. Bo musimy ten skrypt zmienić w taki sposób, żeby dodać sobie kolumnę dodatkową do istniejącej naszej tabeli. Pobawić się trochę w migrowanie danych. Tu jest tylko przykład, mający na celu pokazać, że jak już będziemy kopiować te dane, to może też się warto zastanowić nad tym, żeby to robić w paczkach, żeby nie blokować całego systemu. Bo nasi użytkownicy cały czas z tego systemu korzystają. Jak już jesteśmy w miarę OK z tym, że nasza nowa, nasza nowa aplikacja, nasz nowy serwis działa tak jak trzeba, dodajemy brakujące constrainty, dopieszczamy. Testujemy jeszcze raz. Jak się okazuje, że już nie potrzebujemy używać starej wersji aplikacji, że ta nowa się już uleżała, no to możemy zacząć sprzątać i usunąć starą kolumnę. Czy to z jednej tabeli, czy przenieść po prostu finalnie dane do drugiej i tak dalej. Więc tego typu, tego typu podejście rozumiem mówiąc małe kroczki. Naprawdę bardzo małe kroczki. I cokolwiek robicie, no to pamiętajcie o tym, że. Yy, te migracje trzeba testować i na każdym kroku sprawdzać, czy dane, które, nad którymi pracujemy, są dalej spójne, czy dalej są poprawne, i w kółko tak naprawdę kontrolować się, czy niczego nie popsuliśmy. Ale to jest dopiero wstęp, bo jest jeszcze kilka rzeczy, które musimy rozważyć, tudzież na które musimy zwrócić uwagę w momencie, kiedy migrujemy naszą aplikację z monolitycznej i naszą bazę danych z monolitycznej do, do mniejszych baz danych pod mikroserwisy. Po pierwsze, należy zrozumieć, że mamy dwa rodzaje dekompozycji bazy danych, logiczną i fizyczną. O logicznej dekompozycji będziemy mówić wtedy, kiedy mamy jedną bazę danych, ona zawiera jakieś dane, powiedzmy w tabeli i teraz my te dane w jakiś sposób nimi mieszamy i sobie poprzenosimy pomiędzy tabelkami, po prostu trochę zrefakturujemy naszą skimę. Ale dalej wszystko jest dalej w jednym systemie bazodanowym, w jednej instancji, narzędzia, które mieliśmy tutaj dostępne do tej pory nadal mamy dostępne. Fizyczną dekompozycję mamy wtedy, kiedy wjeżdża nam na przykład druga instancja naszej bazy danych. I my teraz chcielibyśmy część danych przerzucić gdzieś indziej. I wtedy tak, to już jest fizyczna dekompozycja. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że w przypadku, gdy mamy jedną instancję naszego systemu bazodanowego, mamy do naszych usług szereg funkcjonalności, do których przywykliśmy. W momencie, kiedy mamy już dwie instancje, część z tych funkcjonalności nie będzie dla nas działała tak, jak byśmy chcieli. I tutaj klasycznym przykładem jest integralność danych. Jeżeli mamy jedną bazę danych, możemy sobie założyć, na przykład constraint foreign key, który zadba nam o to, żeby nasze dane były integralne. W momencie, kiedy mamy dwie bazy danych, no to takiego constraintu już nie założymy. I co wtedy? No i wtedy czeka nas bardzo ciężka rozmowa z zespołem programistycznym, ponieważ będą musieli przenieść tą funkcjonalność do aplikacji, Mikroserwisy. Kolejną rzecz, z którą sobie należy uświadomić, to jest zmiana typu spójności danych, jaki mamy. Pracując z jedną bazą danych mamy silną spójność. Co to znaczy? że z jedną. Z jedną albo z wieloma możemy mieć dwa typy spójności danych. Silna spójność daje nam ten komfort, że niezależnie od tego, w jakim momencie zapytamy, którą z naszych baz danych, one nam zwrócą zawsze spójne rezultaty. Jedna i druga baza przechowuje dokładnie te same informacje. Jak to jest zaimplementowane, to jest przeważnie tu Face Commit, czyli jeżeli mamy zapytanie do bazy danych, no to propagujemy je do drugiego noda czy tam trzeciego, czwartego. Tam są pozapisywane te zmiany, dostajemy ACK, że, że wszystko jest git, no i w aplikacji mówimy, że, że poszło. I wszędzie mamy ten sam stan. E, fajne, bo dane są spójne. Nie fajne, bo to wprowadza latencji, bo musimy wykonać wiele operacji zanim aplikacja tak naprawdę dostanie informację, że coś zostało zapisane. Dlatego przy systemach rozproszonych bardzo często wprowadzamy eventual consistency. E, mamy dwa systemy, zapisujemy do pierwszego i on od razu mówi klientowi, że jest OK. A później, jak nazwa mówi, ewentualnie kiedyś dane przy odrobinie szczęścia zostaną spropagowane do drugiego NODA czy do drugiego systemu nowego. To ewentualnie może być ułamek sekundy później, ale może też być kilka minut czy nawet godzin później, w zależności od tego, jak ta, jak ta spójność jest zaimplementowana. I z tego też należy sobie zdawać sprawę. I ze spójnością danych jest związany jeszcze jeden ciekawy case, mianowicie usuwanie danych. Bo gdy mamy wszystko w jednej bazie, no to mamy ograniczenia franki, mamy tą integralność. Gdy mamy dane w wielu bazach, tak jak na przykład w tym przykładzie, gdzie mamy dwie bazy. Jedna to jest baza, która przechowuje jakieś albumy muzyczne. One tam mają swoje ID, mają swój tytuł, jakieś dodatkowe informacje. Druga baza obsługowana przez inny serwis przechowuje informacje o zamówieniach. Ktoś kupuje w sklepie internetowym i tam mamy zamówienia. I teraz dla każdego zamówienia mamy informację o tym, jaki album został kupiony, czyli baza po Państwa prawej stronie ma ID albumu, tylko ID albumu. I teraz pojawia się pytanie, co zrobić, jeżeli serwis zarządzający albumami chciałby jakiś album usunąć? I mamy kilka rozwiązań. Pierwsze jest takie: OK, on by chciał usunąć, to niech się dowie, czy może. I teraz tu są dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że jeżeli będziemy chcieli sprawdzać, czy możemy usunąć nasze dane, to musimy zaimplementować dodatkowy mechanizm lokowania, bo od momentu naszej zachcianki, żeby jakieś dane usunąć, do momentu faktycznego usunięcia tych danych, bo to sprawdzenie może chwilę trwać, my nie możemy pozwolić żadnemu innemu serwisowi na to, żeby zaczął korzystać z tych danych. My nie możemy ich zaserwować, musimy je zablokować. Więc trzeba wprowadzić lokowanie nasze własne, nie coś, co jest dawane przez silnik bazodanowy. A coś, co jest jeszcze gorszego w tym rozwiązaniu, to jest to, że nasz biedny serwis, który w tym przypadku akurat zajmuje się zarządzaniem albumami, musi wiedzieć, kto z niego korzysta. I musi wiedzieć, jakie inne serwisy ma odpytać o to, czy wy przypadkiem nie korzystacie z moich danych. A to jest wbrew architekturze mikroserwisów, bo my nie chcemy znać tych zależności. My nie chcemy odpytywać innych serwisów, tudzież musimy nawet wiedzieć, ile jest instancji tych serwisów. Także to można implementować, ale nie polecam. Drugie podejście, dużo lepsze i pewnie częściej wykorzystywane przez aplikacje, które implementujecie, jest to, żeby obsługiwać usunięcie danych, tudzież brak danych, w przyjazny dla użytkownika sposób. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład, jeżeli mamy system raportowania i już by się tak zdarzyło, że mamy informację o zakupie jakiegoś albumu, ale ten album wyparował, no to nie rzucamy błędu wielkiego, że się raport wysyłał, tylko po prostu zaserwujemy użytkownikowi informację, że dane są niedostępne. Żeby był jakiś zakup, albo mu 1, 2, 3, ale dane są niedostępne. Możemy pójść krok dalej i zacząć rozróżniać w naszym systemie sytuację pomiędzy tym, że dane nie są dostępne, a dane zniknęły. I też analogicznie inaczej to obsługiwać. A już najbardziej hardkorowe podejście polega na tym, że implementujemy system w naszym ekosystemie serwisów taki, że w momencie, gdy serwis coś usuwa, to wrzuca informację na kolejkę o tym, że coś usuwa i wszystkie inne serwisy, które mogłyby być tym faktem zainteresowane, nasłuchują takiego eventu i w przypadku, gdy stwierdzają hola, hola, ty chcesz usunąć ten album, a ja mam zamówienia do niego, to chwila, moment, ja sobie te dane skopiuję do siebie lokalnie na potrzeby raportowania. I jest to wzorzec, który też może być wykorzystywany. Ale tak naprawdę najczęściej wykorzystywane jest podejście numer 3, czyli nie usuwajmy danych tylko implementujemy coś takiego, co się nazywa soft delete, oznaczamy dane, że są logicznie usunięte i wtedy i klient zadowolony, bo mu się nie wyświetla w aplikacji i system do raportowania zadowolony, bo dane tam są. A GDPR zadowolony? Bardzo zadowolony. Tak, bardzo zadowolony. GDPR, dobre. Ale tu jest jeszcze jeden case, który nawet przed GDPR-em był problemem. Bo co w przypadku, gdy mamy te nasze dwie bazy danych i my nie usuwamy z nich tych danych, ale po prostu mieliśmy awarię i trzeba przywrócić do, no, bazę do poprzedniej wersji? I tu nam się znowu pojawia niespójność. Jak wszystko było w jednej bazie danych, to traciliśmy wszystkie informacje. Teraz tracimy część informacji i sprawia to, że nasza, nasze dane są niespójne. I na to nie ma dobrego rozwiązania. Trzeba połączyć tutaj rozwiązania, wiele rozwiązań, które pokazałem, ale to, co chciałem. Państwu uświadomić tym konkretnym przykładem to jest to, że zaczynając naszą przygodę z bazami pod mikroserwisy z systemami rozproszonymi, zaczynamy rozwiązywać problemy, które nie istniały jak pracowaliśmy z systemem monolitycznym. I na to trzeba zwrócić uwagę, i trzeba być tego świadomym. Innym ciekawym przykładem jest to zaprzeczenie tego, o czym mówiłem na samym początku, czyli to, że mikroserwisy nie powinny współdzielić danych. A co, jeżeli ja mam dane statyczne, słownikowe, które powinny być współdzielone? Bo ja na przykład mam tabelkę z listą krajów i ich kodami. I wiele komponentów mojego systemu z tego korzysta. Ja mam komponent magazynowy, mam komponent finansowy. Obydwa komponenty korzystają z tych tabel i co wtedy? Czy nie powinienem mieć serwisu, który podaje te informacje? Jest to jeden ze wzorców i będzie za cztery slajdy. Tak. Ale to jest od razu wyprzedze, to jest strzelanie z armaty do muchy. Ale jest idealnie, jeżeli chodzi o architekturę mikroserwisów by the book. Tylko kto chce naklepać tyle mikroserwisów, żeby to potem utrzymywać? Więc warto jest pomyśleć o uproszczeniach. Jeden z uproszczeń jest to, żeby na przykład te dane duplikować. I teraz jest ok, nie mamy kaplingu, czyli możemy zmieniać jeden serwis niezależnie od drugiego. Nie mają na siebie wpływu, są niezależne. Pojawia się potencjalny taki tyci tyci problem z niespójnością danych, bo jeżeli te dane słownikowe w jednej bazie zostaną zaktualizowane, to powinniśmy też zadbać o to, żeby w drugiej były zaktualizowane, więc mamy problem z maintenance'em. Ale finalnie jest to chyba nadal lepsze rozwiązanie niż zostawić dwa serwisy, które łączą się do jednej wspólnej bazy danych, w której jest wszystko. Okrok lepszym rozwiązaniem jest zaimplementowanie wydzielonej bazy danych, tylko z tymi słownikowymi informacjami. I jest to w sumie pewnego rodzaju uproszczenie tego, o czym tutaj mówił kolega, czyli tak, jakby implementacji serwisu. Nie mamy serwisu, mamy bazę danych, ale ta baza danych ma jakiś stały interfejs. Zakładając, że odpowiednio wydzieliliśmy nasze dane słownikowe, które są statyczne, i ich struktura nie będzie się zbytnio często zmieniać, to wtedy tak naprawdę schema baz zaczyna być interfejsem i naszym kontraktem. I jeżeli chcemy zmieniać aplikację magazynową, to ona ma swoją bazę danych, możemy w niej mieszać. Jeżeli mamy aplikację finansową, ona ma swoją bazę danych, możemy w niej mieszać. Zakładamy, że jednak dane słownikowe aż tak często się nie zmieniają. Można wystawić graf QL-a, można wystawić tak naprawdę tutaj jeszcze nie mówiliśmy o typie silnika baz dla małych zbiorów danych można pokusić się o to żeby wciągnąć po prostu dane słownikowe do aplikacji można zrobić bibliotekę, podlinkować ją do, do aplikacji i wtedy rozwiązujemy problem z bazami danych trochę przesuwamy go programistom aplikacyjnym to jest takie no, wejście do aplikacji jak potem trzeba będzie zapgradeować to bibliotekę to będziecie musieli zapgradeować wszystkie serwisy na Prodzie pewnie w tym samym momencie ale to nie baza danych, więc tutaj można to rozwiązać w ten sposób. Ale jest to tylko przesunięcie problemu. Wariacją na temat jest zaimplementowanie plików konfiguracyjnych, które też mogą być wczytywane przez serwisy. I to jest ok podejście, jeżeli sobie możemy pozwolić na przykład na to, że zmiany słownikowe mogą być wdrażane z wyprzedzeniem i one mają. Jakby późniejszą, e, późniejszy termin aktywacji, czyli możemy powiedzieć: e, OK, mamy zmiany w bibliotece i teraz nie musimy wdrożyć wszystkiego dzisiaj, tylko mamy e, 4 tygodnie, żeby podnieść nasze, e, nasze serwisy do nowszej wersji i dopiero za 4 tygodnie one zaczną czy, korzystać z tych nowszych danych. No to wtedy, jeżeli sobie możemy na to pozwolić, to można rozważać taki wzorzec. I ostatnim, o którym mówiliśmy, to jest właśnie implementujemy serwis dla danych słownikowych. Ale jest to dużo pracy, tych serwisów by się strasznie dużo namnożyło. Też wariacją na temat jest wykorzystanie rozwiązań typu Function as a Service dostępnych w cloudzie. To może być Lambda w AWS-ie, to może być Azure, Cloud Functions w Azure, gdzie to powiedzmy byłaby taka namiastka serwisu, ale trochę uprościłaby nam życie. Także tak, szerowane dane w świecie, gdy nie chcemy szerować rzeczy. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to jest to, jak pracujemy z transakcjami. Mając system monolityczny, mamy wszystko w jednej bazie danych, mamy transakcje, zmieniamy kilka obiektów. Transakcja się powiodła, super, nie powiodła się. Rollback, bajka, dane są spójne. Chyba wiecie, gdzie to zmierza. Mamy dwie bazy danych osobne, jedną operację biznesową, która ma nam e, zmienić dane w wielu miejscach. No i już nie mamy transakcji, która nam zapewni spójność. Więc musimy sobie zacząć to implementować sami. I tutaj tak naprawdę zaczynamy mieć problem z systemami, które do tej pory bardzo mocno polegały na atomowości pewnych operacji. A wiele systemów, które na co dzień korzystają z bazy relacyjnej, polegają na tej atomowości i zaczynamy to psuć i będziemy mieli z tym problemy. Tutaj z ratunkiem przychodzi taki wzorzec architektoniczny, jak saga. I saga to jest zaimplementowanie takiego procesu zmian. To jest taka. Transakcja tylko na wyższym poziomie, ponieważ saga to jest szereg instrukcji, który nam mówi o tym, czy mówi, mówi co trzeba zrobić, z jakim serwisem, przechowuje stan wykonania takiego, takiej operacji, pozwala na powtarzanie tych operacji w przypadku, gdy jakaś się nie powiodła, a już w najgorszym wypadku możemy całą sagę wycofać. I tu jest przykład ze składaniem zamówienia. Ktoś składa zamówienie w sklepie internetowym, więc w tym momencie, jeżeli na stronie były produkty, to my wysyłamy do serwisu zajmującego się magazynem, żeby zarezerwował te produkty. I ok, feedback jest taki, że są zarezerwowane. Jeżeli są zarezerwowane, no to puszczamy klienta dalej. W takim razie zapłać. No, płatność się nie powiodła, no to powtórzymy płatność. Ewentualnie damy jakieś okienko czasu, 24 godziny, na to, żeby klient sam ponowił płatność. Ok, powiodło się, idziemy dalej, dodajemy punkty lo lojalnościowe no bo dokonał zakupu i jak to wszystko się udało, no to wysyłamy informacje na magazyn spakujcie, wyślijcie a tam się okazuje, że tego nie ma w systemie było na magazynie nie ma, normalna sprawa mamy szkodę, nie wiem, ktoś chciał kupić wazon wazon się stłukł, po prostu go fizycznie nie ma więc wycofujemy cofamy punkty lejnościowe, zwracamy klientowi płatność usuwamy rezerwację na magazynie, wycofujemy zamówienie koniec transakcja ale zaimplementowana po stronie aplikacji. Czy moment rozbicia bazy danych na mniejsze to jest dobry moment na to, żeby zmienić typ danych, typ silnika danych wykorzystywanego na no, może nieradacyjne? Ja nie mam nic przeciwko nierelacyjnym silnikom bazodanowym są super do zastosowań do których zostały stworzone i wierzę, że przy wielu małych serwisach sprawdzą się świetnie ale odradzałbym tego robienie, odradzałbym robienie tego w tym momencie rozbijanie bazy na mniejsze już samo z siebie bez zmiany silnika bazodanowego przynosi tyle problemów że tym razem my sobie to odrożymy w czasie rozbijmy najpierw bazę i Poradźmy sobie z problemami, które są w rozwiązaniach, które znamy w silniku relacyjnym. A dopiero potem, jak już jesteśmy z tym komfortowi, to na mniejszą skalę zaczniemy sobie podmieniać te rozwiązania na inne, tam gdzie jest taka potrzeba. Jeszcze raz małymi kroczkami. I to będzie z grubsza tak powierzchowna. Ilość problemów, z którymi możecie się spotykać, jak zaczynacie myśleć o tym, żeby rozbijać bazę danych dla monolityczną pod mikroserwisy. A teraz, co, co robić i jak to robić? Jakie są wzorce do migracji, jakie są wzorce do integracji? One się rozbijają, znaczy rozbijają, one się dzielą na dwie kategorie. To są wzorce, które nam pozwalają mieszać z naszymi danymi w momencie, kiedy jakieś inne aplikacje z tych danych korzystają i my chcemy ukryć to, co robimy. I to są wzorce, które polegają na wystawieniu danych, a potem zaraz omówimy wzorce polegające na synchronizacji danych pomiędzy wieloma systemami. Pierwszym ze wzorców, który można wykorzystać, jeżeli chodzi o ukrycie tego, co się u nas dzieje, to jest w takiej sytuacji, jaką mamy tutaj, że mamy jakąś bazę danych i z tej bazy danych korzystają jakieś inne serwisy i nie daj Boże, my tych serwisów na przykład zmienić nie możemy, bo nie są nasze, a chcielibyśmy jednak coś zmienić we własnym serwisie i we własnej bazie danych, to możemy zbudować pewną fasadę za pomocą widoków. I teraz te widoki mogą być w tej samej bazie danych, one mogą być w z skimie, one mogą być w innej bazie danych nawet, ale ukrywamy to, co się dzieje u nas w systemie za fasadą zbudowaną z widoków. I teraz to rozwiązanie jest o tyle fajne, że jest proste do zaimplementowania dla systemów, które łączą się bezpośrednio do tabel, Widoki bazdanowe to są obiekty, które są wspierane przez znakomitą większość systemów bazdanowych. W zależności od tego, jakie mamy zapytania dla tych widoków, to może nie być problemu z, wyda z wydajnością, albo mogą się pojawić, jeżeli selekty, które tam są, są dość ciężkie. Mamy silną spójność. Ponieważ widoki sięgają do prawdziwego źródła danych, więc tu nie mamy problemu z eventual konsystencji. Jeżeli chodzi o implementację, no to jedna baza oczywiście musi być osiągalna przez drugą i czasem nawet w zależności od typu wykorzystywanej przez nas platformy baz my te widoki możemy updateować na zasadzie przez widok możemy te dane zmieniać. Jest Kurs cool Server, na przykład na to pozwala, da się edytować dane przez widok. Jeżeli napotkamy problemy wydajnościowe, to możemy pójść krok dalej i zastosować zmaterializowane widoki. Dla programistów one się niczym nie różnią od tych oryginalnych widoków. Zmaterializowane widoki w przypadku. A czym są zmaterializowane widoki? To są widoki, które nie przechowują tylko definicji zapytania, które za każdym razem jest wykonywane, jeżeli chcemy pociągnąć dane, tylko tak naprawdę przechowują te dane już odpowiednio przerobione. Więc oszczędzamy czas na procesowaniu. W SQL serwerze jest to zaimplementowane za pomocą zindeksowanych widoków. Jeżeli mamy widok i zrobimy na nim indeks, no to wtedy te dane są zapisywane i możemy z tego korzystać. No tam tylko należy pamiętać o tym, że baza danych, jak i sesja, na której tworzymy widok, musi mieć odpowiednie ustawienia, żeby to się powiodło. W zależności od systemu baz z którego korzystamy, te widoki też mogą być aktualizowane. I tu mamy strong albo eventual consistency. W przypadku SQL-serwera to będzie stroną konsystencji, bo w momencie, kiedy zmieniają nam się dane w tabelach, to ten widok jest automatycznie odświeżany, ale są inne silniki baz danych, gdzie te widoki nie są automatycznie odświeżane, i na przykład jest zrobione na żądanie za pomocą jakiegoś wyzwalacza czasowego, i sobie trzeba te widoki samym odświeżać. I wtedy mamy ewentualne konsystencji i należy o tym pamiętać. Innym Podobnym podejściem, ale nie identycznym, jest wystawienie zupełnie osobnej bazy jako interfejsu, przez którym się będziemy komunikowali z serwisami, przed którymi chcemy schować, co tak naprawdę u nas się dzieje. Czyli wystawiamy zupełnie osobną bazę danych, i ona tam już nie ma tylko widoków, tylko ma i tabele i obiekty składowane, cokolwiek byśmy tam, procedury składowane, czy obiekty programistyczne, cokolwiek byśmy tam potrzebowali. I musimy tą bazę odpowiednio za, zasilać informacjami. Dzięki temu możemy rozbijać naszą bazę danych wewnętrzną. Robi z nią jakąś magię, i systemy zewnętrzne, które te dane konsumują, się o tym nie dowiedzą. To jest trochę jak hurtownia, gdzie mamy system do raportowania na zewnątrz i wymaga silnika mapującego. Czy może być silnik mapujący? To o tym opowiemy sobie za chwilę. Ale co należy wziąć pod uwagę? Właśnie, wymaga silnika mapującego. W zależności od tego, jak ten silnik mapujący jest zaimplementowany, to możemy mówić albo o silnej, albo ewentualnej spójności danych. Taka integracja jest zazwyczaj tylko do odczytu i mamy wiele sposobów, żeby to zaimplementować. I teraz tak możemy się chować przed innymi, żeby nie widzieli, co u nas się będzie działo. I czasem to będzie potrzebne, bo nie zawsze mamy wpływ na cały ekosystem, w którym nasze serwisy operują i możemy zmieniać tylko jego część. Więc polecam, żeby pamiętać o tych, o tych technikach. Inne wzorce migracyjne to wzorce polegające na tym, że skupiamy się na odpowiednim synchronizowaniu danych pomiędzy wieloma źródłami. I teraz takim fajnym, wygodnym wzorcem do migracji jest to, żeby dane były synchronizowane poprzez aplikację. Czyli mamy aplikację, która wie o tym, że ma dwa źródła danych i ona odpowiada za to, żeby odpowiednio te dane zapisywać. Jest to chyba najlepszy możliwy wzorzec. Bo je najmniej problemów przysparza, jeżeli chodzi o spójność danych, o integralność danych. E, piszemy do jednego źródła, e, piszemy do drugiego źródła, ale jedno jest tym głównym, więc z niego też czytamy. W momencie, jak jesteśmy gotowi, pyk, przepinamy się na drugie i korzystamy z nowego. Stare może pójść w niepamięć. Ewentualnie można też sprawdzić, robić rollback. Aplikacja tutaj o to dba. E, jak mamy więcej aplikacji niż jedną, no to działa to podobnie. Mamy do jednego źródła, do drugiego źródła. W momencie jak robimy jakieś przełączenie konfiguracji, zaczynamy korzystać z tego drugiego źródła. Wszystko jest po stronie aplikacji i to musi być w ten sposób zaimplementowane, więc mamy w aplikacji podwójną logikę zapisu albo zwielokrotnioną logikę zapisu. Mamy silną spójność, bo to już aplikacja dba o to, żeby dane się udało zapisać tu i tam, tak jak trzeba. I nawet to powiązanie nie jest takie e, problematyczne. Wariacją na temat tego rozwiązania jest wzorzec, który możecie znaleźć w książkach, czy w literaturze, jako Tracer Write. To jest to, że nie mamy przełączenia takiego zero-jedynkowego, że korzystamy z jednego źródła danych, a potem z drugiego. Tylko mamy taką sytuację, że stopniowo, domenowo przenosimy sobie dane z jednego źródła do drugiego i odznaczamy w aplikacji, czy w konfiguracji, że OK, teraz ta część danych jest z tego źródła, inna część danych jest z innego źródła. I mamy. Sytuacje, kiedy piszemy tak naprawdę do dwóch baz danych i obie są w użyciu. I to jest coś, co możemy przy naszych migracjach wykorzystywać, ale to rodzi kolejne problemy, ponieważ jeżeli chodzi o zapisywanie danych do wielu źródeł, no to tak, mamy trzy możliwości. Albo piszemy tylko do jednego z nich i potem coś się dzieje, żeby, było, żeby te dane były w drugim miejscu. Albo właśnie to, o czym mówiliśmy przed sekundą, czyli piszemy do obu źródeł naraz. Albo zakładamy, że możemy pisać do któregokolwiek ze źródeł. Ostatnie jest chyba najgorsze, bo zakłada, że zaimplementujemy coś w stylu dwukierunkowej replikacji danych. I, no i generalnie, jak ktoś będzie was do tego chciał przekonać, to, to nie. Bo jeżeli ktokolwiek chciał kiedyś zostawić, albo zostawiał nawet wskutek serwerze replikację dwukierunkową, albo peer to peer, to wie, z jakim bólem się to łączy więc tutaj nie. To jest coś, co my byśmy mogli chcieć przeforsować, żeby jednak aplikacja pisała do dwóch źródeł, ale rozmowy ze zespołami deweloperskimi mogą być mega ciężkie, bo oni przecież na to nie mają czasu, żeby napisać logikę zapisu do dwóch aplikacji. Oni piszą do bazy danych, a to my jesteśmy specjalistami od danych i od baz, żeby już zadbać o to, żeby te dane zostały w jakiś sposób e, zmigrowane. E, przecież w dzisiejszych czasach silniki bazy donowe mają ku temu, do tego rozwiązania. Więc y, lądujemy z rozwiązaniem numer jeden, czyli jednak aplikacja będzie pisała tylko do jednego źródła. No i mamy taką sytuację, że piszemy w jedno miejsce, a coś, i tu podkreślam, coś musi nam zadbać o synchronizację tych danych. Co to będzie, to coś, to będzie ten już tajemniczy, wspomniany przeze mnie silnik mapujący. I teraz tak. Podejrzewam, że jak Was tu siedzi tyle osób, to pewnie w jakiejś firmie pojawił się pomysł, żeby zaimplementować coś własnego. E, w mojej też. E, działa, ale ile czasu to zajęło, to, to nie będę się chwalił. Więc jest to możliwe, żeby zaimplementować coś własnego. Czy to aplikacje, czy to coś działającego na wyzwalaczach i procedurach składowanych. Jasne, w zależności od scenariusza. E, można to rozważyć, ale zanim się pokusicie o implementację czegoś własnego, no to zastanówcie się, czy nie można korzystać z jednego z następnych wzorców, które tu wam e, będę przedstawiał. E, pierwsze rozwiązanie, trochę kontrowersyjne, ale tylko tak z samej nazwy, to jest wykorzystanie trigera bazodanowego. Dlaczego by nie? Wspierane przez większość silników bazodanowych, czyli mamy out of the box. Mamy silną spójność, ponieważ dane naniesione na jedną tabelę mogą być w ramach tej samej transakcji wysłane na, do drugiej. Więc to jest plus, jeżeli chodzi o spójność, minus, jeżeli chodzi o wydajność. Okay. Wymaganie implementacyjne to, że jedna baza musi być dostępna przez drugą. Bardzo proste w użyciu. Ale polecałbym to tylko tym z Was, którzy już w Waszych aplikacjach, w Waszych rozwiązaniach bazodanowych Korzystają z triggerów na jakieś inne potrzeby. Jeżeli już macie triggery w swoim ekosystemie i wiecie, jak one działają, z jakimi problemami można się spotkać, jak je troubleshootować, to ok. Jeżeli by to było coś dla Was nowego, to może sprawdźcie jeden z kolejnych wzorców. Kolejny wzorzec to jest to, że jeżeli nie, nasza aplikacja nie korzysta bezpośrednio z tabel, tak jak było wcześniej mówione. To można, na przykład, to pewnie ma jakąś warstwę logiki w bazie danych i mamy obiekty programistyczne, procedury składowane, które już coś robią z tymi danymi po naszej stronie. Więc tu można się pokusić o to, żeby dołożyć też jakąś logikę odpowiadającą za zapis w wielu miejscach. I możemy to zaimplementować w ten sposób. Jest to rozwiązanie bardzo podobne do triggerów, trochę bardziej przejrzystsze, łatwiej jest je debugować wymaga tego, żeby nasza aplikacja już wykorzystywała tych, te obiekty programistyczne, no bo jeżeli mamy, tak jak powiedziałem, aplikację, która łączy się bezpośrednio do, do tabel, to procedury tutaj nic nie poradzą, ale jeżeli już mamy te procedury, to może trzeba je wykorzystać. Silna spójność, czyli wada i zaleta w jednym i możliwe problemy performance'owe ze względu na two-face ale to przy triggerze też, też była taka sytuacja. Jeżeli chodzi o możliwość zmiany danych poprzez wykonywania operacji na tabelach docelowych na naszym targecie no to to zależy od tego jak sobie to zaimplementujemy więc jest to możliwe ale pewnie będzie wtedy dużo bardziej skomplikowane kolejne rozwiązanie to jest wykorzystanie, wykorzystanie istniejących na rynku narzędzi, które już służą do kopiowania danych i które najczęściej wykorzystujecie przy hurtowniach są tule i które pozwalają na, nam w sposób Łatwy i przyjemny wyciągnąć jakieś dane z jednego źródła, coś z nimi zrobić i wrzucić do innego. To jest normalne podejście z o danych. Taka integracja. I teraz lista narzędzi jest bardzo długa. Będziemy potrzebowali tutaj najprawdopodobniej jakiegoś zewnętrznego wyzwalacza, więc, już z definicji mówimy o tym, że to jest integracja, która nam zapewnia eventual konsystencji. Plusem który tutaj jest, a którego nie było zbytnio wcześniej, jest to, że tego typu narzędzia pozwalają nam integrować dane na przykład albo z wielu źródeł, albo już nawet z źródeł różnego typu. E mamy ewentualną spójność, no i jest to integracja głównie do, e do odczytu, jeżeli e takie mamy potrzeby. Krok dalej, z rzeczy, które nam dają silniki bazodonowe, możemy wykorzystać replikację. Replikacja out of the box można zaimplementować. Ci co to robili, wiedzą, że nie jest to najprzyjemniejsze, ale czasem działa. Dobre dla prostych scenariuszy, bardzo prostych scenariuszy, kiedy, w, kiedy mamy strukturę tabeli źródłową i docelową, takie same, bo struktury w replikacji muszą być takie same. Więc to jest bardzo mocne ograniczenie. Możemy mieć silne albo, silną albo ewentualną spójność, w zależności od tego, jaki rodzaj replikacji. Ona może być nawet dwukierunkowa, ona może być nawet peer-to-peer, -peer, ale jest i warto o niej wspomnieć. I pewnie znajdą się takie sytuacje, kiedy będzie lepsza niż wszystkie pozostałe, ale to jest trochę tak, jak menu w restauracji. Mamy różne opcje i w zależności od tego, jaki jest nasz scenariusz, możemy wybrać to albo coś innego. I przechodzimy do ciekawszych rozwiązań. Bardziej takich enterprise, kiedy mamy rozwiązania typu CDC. I przez CDC nie do końca mam na myśli to, co jest w SQL serwerze jako część Data Capture, chociaż nazywać tak samo i korzysta z tego, ale jako CDC mam na myśli cały ekosystem narzędzi, które działają w taki sposób, że nasłuchują zmian w naszej bazie danych i najczęściej odbywa się to asynchronicznie, czyli nie odpytują tabel, czy coś się zmieniło, tylko na przykład skanują log transakcyjny. Przez co nie generują dodatkowego obciążenia w naszym systemie źródłowym? Jak wykryją zmiany, które jesteśmy zainteresowani, wrzucają ją do jakiej, jakiejś kolejki, i następnie po drugiej stronie możemy te dane z kolejki ściągnąć i wrzucić w inny system. Co nam to daje? A, znaczy, to jest przykład architektury takiego rozwiązania. Jest framework open sourceowy, nazywa się Debezium, dość popularny. Pozwala na integrowanie i przesyłanie danych pomiędzy różnego rodzaju platformami bazdanowymi. I on działa właśnie w ten sposób, że ma konektory, które podpinają się do różnych platform bazylonowych, SQL Server, PostgreSQL, MySQL. Tam znajdziecie większość tych bardziej popularnych. Nasłuchują tych zmian w sposób, jak powiedziałem wcześniej, asynchroniczny, nieobciążający dla naszego systemu, więc nie generujemy problemu dla naszej aplikacji. Jak już coś jest zidentyfikowane jako zmiana, to jest pakowane w formę eventu, wrzucane na kolejkę. I po drugiej stronie, jeszcze raz w sposób asynchroniczny, te eventy są procesowane i, w zależności od tego, co mamy zaimplementowanego, wprowadzamy sobie zmiany do naszych systemów docelowych. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ e, pozwala nam się bardzo szybko i bardzo dobrze skalować. Tak naprawdę, możemy mieć jedno narzędzie do tego, żeby integrować ze sobą wiele instancji baz danych i to wiele instancji różnych baz danych, więc mamy wszystko w jednym miejscu. E, Oczywiście jest tutaj ewentualna konsystencja, na której się musimy zgodzić, bo tutaj wszystko jest robione asynchronicznie, ale dzięki temu, że jest robione asynchronicznie, to ani system źródłowy, ani system docelowy nie zostanie przeciążony. I to, co może być ok, albo wyzwaniem, to jest użycie kawki. Akurat w przypadku Debezium, bo to jest system kolejkowy, który jest użyty w tym frameworku. Jeżeli używacie kawki, no to pewnie to nie będzie żaden problem. Jeżeli do tej pory nie używaliście kawki no to to jest jakiś tam dodatkowy powiedzmy próg wejścia w używanie tego systemu, żeby tą kawkę sobie odpowiednio postawić i nią zarządzać, ale podejrzewam, że jeżeli macie przed sobą bardzo dużo migracji, to warto spróbować. I ostatni typ wzorcu to jest wirtualizacja danych, czyli znowu ukrywanie tego, co się dzieje, ale nie poprzez narzędzia, które do tej pory znaliśmy, tylko przez w ogóle abstrakcyjną warstwę wirtualnych baz danych. Wstawiamy dodatkową warstwę. Ukrywamy wszystko, co się dzieje pod spodem. Dzięki temu możemy te dane ze sobą mieszać. Aplikacje wszelkiego typu korzystają z po prostu schowanych danych. I teraz działa to w ten sposób, że mamy jakieś zdefiniowane wirtualne bazy danych. One mają swoje konektory, trochę jak Debezium. One mają swoje, swoje konektory. Więc w przypadku, gdy nasza aplikacja łączy się do tej wirtualnie zdefiniowanej bazy danych no to te zapytania są propagowane, niektóre z frameworków, które są dostępne na rynku pozwalają też na cachowanie tych danych po stronie wirtualnej bazy danych. Wprowadzamy warstwę, żeby schować to, co się tam dzieje i są dostępne narzędzia, takie jak Tate.io, bardzo popularny framework open source'owy, płatne narzędzia, takie jak Denodo, ale też mamy coś wbudowanego, w starego, dobrego SQL serwera, bo mamy funkcjonalność, która się nazywa Polybase i ona jest właśnie taką wirtualizacją danych gdzie w przypadku, gdy nasza aplikacja korzystająca na przykład ze SQL serwera e, chce, albo my chcemy, żeby zaczęła korzystać z innych źródeł danych, no to wtedy możemy sobie te dane za pomocą Polybase'a podpiąć pod ten SQL Server i zwirtualizować je, przez co po stronie aplikacji tych zmian będziemy dużo mniej wykonywać, albo możemy zacząć ukrywać to, że te dane nagle zaczynają być migrowane z jednego miejsca w inne, tudzież z jednego silnika bazodanowego w inne. I wirtualizacja baz danych, tak, dostęp real-time, możemy integrować dane z wielu, z wielu źródeł, jeżeli chodzi o możliwość update'owania, to w zależności od frameworku, który jest wybrany, no i dodatkowa warstwa w naszej architekturze może wprowadzić opóźnienie. Jest tego trochę do wyboru. To był ostatni wzorzec, który dzisiaj chciałem Państwu przedstawić. Tak jak powiedziałem, gdzieś w trakcie sesji to jest takie menu. To jest taki, można zastosować taki mochito model, nie wiem kto z Państwa jest zaznajomiony z mochito model, Mochito model mówi o tym, że jak są jakieś szkolenia, to tak jak każdy z nas lubi drinki i ma przepis na mochito, to i tak każdy robi to trochę inaczej. I tak samo jest z wyborem tych rzeczy, które tutaj mamy. Mamy dostępne składniki, ale to w jakich proporcjach my je zastosujemy, żeby mieć tego drinka, który nam będzie smakował jak najlepiej, to już zależy od nas i sytuacji, w której jesteśmy. Więc to jest menu, z którego możecie wybierać i korzystać. Krótko podsumowując, jak powiedział Edson Janaga, kod jest prosty, stan jest trudny, ciężko się nie zgodzić. Jeżeli będziecie pracować nad rozbijaniem Waszej monolitycznej bazy danych na mniejsze, to pamiętajcie o tym, że musicie zwrócić uwagę na integralność danych na spójność danych. Na to, że e, będziecie mieli problem z transakcjami i ich e, zakresem oraz że prędzej czy później przyjdzie Wam skorzystać czy zaimplementować jakiś silnik mapujący. Co jeszcze ważnego? Ważne jest jeszcze to, że musicie być przygotowani. Musicie być przygotowani na to, że zaczniecie walczyć z problemami, których wcześniej nie mieliście. Bo mikroserwisy rozwiązują masę problemów ale też wprowadzają masę nowych. I ostatnia rzecz, cokolwiek nie robicie, to ćwiczcie, ćwiczcie, testujcie, sprawdzajcie się po wielokrość i jeżeli bawicie się z danymi, no to na każdym kroku sprawdzajcie, czy niczego nie zepsuliście. Jeżeli chodzi o zasoby, mam dwie książki dość szybko do polecenia. Jedna sama Newmana, druga właśnie na Janagi. Jedna mówi już per se o migrowaniu baz danych do mikroserwisów. Inna jest bardziej szerszą pozycją również dla architektów aplikacji. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za udział i życzę smacznego lunchu!